prawie każdy z nas marzy o szczęśliwej rodzinie, wsparciu bliskich, miłości, spełnieniu i wzajemnym szacunku. Czasem zaczynamy swoje życie od nowa, pragnąc uciec od bolesnej przeszłości. Bohaterka naszej dzisiejszej historii miała podobne marzenia. Niczym nie odbiegała od tych, którzy mimo trudności prą do przodu i wierzą, że szczęście jeszcze się do nich uśmiechnie. Gdyby wszystko wyglądało tak, jak sobie zaplanowała, dzisiaj miałaby 43 lata i mnóstwo energii do działania. Była ukochaną córką, siostrą, matką i partnerką, a przede wszystkim niezwykle silną kobietą, która za swoją odwagę zapłaciła najwyższą cenę. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Niedokończona podróż. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jest środek lata, a dokładnie 9 lipca 2021 roku. Pogoda jest kapryśna. Na znacznym obszarze kraju mogą wystąpić silne burze z ulewnym deszczem lub opadami gradu. Porywisty wiatr przeszyje swoim chłodem niejednego mieszkańca Śląska. Dzień będzie trwał 16 godzin 14 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 18 minut. Koronawirus jest w odwrocie. 76 nowych zakażeń, 17 zgonów. Biały Ford Fiesta podjeżdża na stację benzynową niedaleko Jaworznika w gminie Żarki. Prowadzi kobieta. Na miejscu pasażera siedzi elegancki rosły mężczyzna. Ich każdy ruch obserwują nie tylko kamery monitoringu, ale ktoś jeszcze. Ktoś, kto od początku ich drogi siedzi im na ogonie. Kobieta ma 175 cm wzrostu. Jest szczupła. To blondynka z niebieskimi pasemkami. Nosi okulary. Tak można opisać wygląd zewnętrzny kierującej pojazdem i taki komunikat obiega polskie media zaraz po 9 lipca. Mowa o zaginionej Monice Wilgorskiej-Stanewicz, której tragiczne okoliczności nie pozwoliły szczęśliwie wrócić do rodzinnego domu. Wróćmy do roku 2019, w którym Monika zakłada konto na jednym z portali randkowych. Ma 40 lat, 9-letnią córkę oraz bagaż traumatycznych doświadczeń, który gorzko odbił piętno na jej życiu. Straciła bowiem 2,5-letnie dziecko. Przyczyną jego śmierci był wypadek samochodowy. Prowadził wtedy mąż kobiety. Monika długo dochodziła do siebie. Jej małżeństwo się rozpadło. Nie udźwignęli ciężaru tej straty. Kobieta jest pełna żalu, ale z biegiem czasu odnajduje w sobie ogromną siłę i staje na nogi. Od niedawna sympatyzuje z 37-letnim Mariuszem, który podobnie jak ona zamieścił anons towarzyski w internecie. Mężczyzna jest zamożnym biznesmenem, właścicielem firmy transportowej. Ma 2 synów z poprzedniego małżeństwa.
Zakochana kobieta postanawia zmienić dla niego swoje dotychczasowe życie, przeprowadzając się z okolic Torunia aż do Jaworznika, wsi położonej w województwie śląskim. Jest atrakcyjna, zadbana, pełna pasji i śmiało spogląda w przyszłość. W nowoczesnej i okazałej posiadłości Mariusza rozkwita ich uczucie. Mężczyzna jest szarmancki, opiekuńczy i niezwykle przedsiębiorczy. Ma romantyczne usposobienie, lubi zaskoczyć Monikę kolacją przy świecach czy bukietem świeżych kwiatów. Ich związek jest jednak burzliwy. Często się kłócą. Ta emocjonalna huśtawka sprawia, że Monika zastanawia się nad odejściem od partnera. Wielokrotnie podejmuje próby, ale za każdym razem mięknie i wraca do mężczyzny. W ten sposób mijają 2 lata. Obydwoje w tym czasie dojrzewają do decyzji o rozstaniu. Postanawiają zrobić to w zgodzie, obiecując sobie przyjacielskie relacje. Mariusz pomaga Monice przygotować się do przeprowadzki. Kobieta postanawia wrócić w rodzinne strony i tam rozpocząć swoje życie na nowo. Jest zmęczona i przygaszona. Potrzebuje świeżego startu, a jej bliscy z niecierpliwością czekają na jej powrót. Końcem czerwca 2021 roku Monika pakuje ostatnie rzeczy do samochodu. W kilka chwil wypełnia go dużymi foliowymi workami pełnymi ubrań i wspomnień po trudnej miłości. Byłym partnerom ciężko ukryć emocje, szczególnie Mariuszowi, który mimo zapewnień o pogodzeniu się z rozstaniem odczuwa wielkie rozgoryczenie. Wyprowadzka Moniki odbywa się zatem w bardzo napiętej atmosferze, pełnej wyrzutów i niekontrolowanej złości. Kobieta jest przybita, zwierza się siostrze, że Mariusz jest bardzo porywczy, a jego nieprzewidywalne zachowania burzą jej spokój i chęć stabilizacji. Z wyraźnym skrępowaniem mówi, że w jej przenosinach asystowała policja. Mimo obaw spowodowanych wybuchowym zachowaniem mężczyzny, Monika ponownie zjawia się na Śląsku. Pragnie zamknąć sprawy związane z jej zatrudnieniem. Mariusz był nie tylko jej partnerem, ale również pracodawcą. Spędzają razem 3 dni. 9 lipca Monika ubiera zwiewną sukienkę w kwiatowy motyw i ostatecznie zrywa z Mariuszem. Przychodzi jej to z wielkim trudem, ale pozostaje nieugięta w swojej decyzji. Postanawia wyruszyć w powrotną podróż do Gołubia Dobrzynia, skąd pochodzi. W międzyczasie wysyła do siostry kilka SMS-ów. Ta jeszcze nie wie, że to ostatnie wiadomości, które od niej otrzyma. Mija kilka godzin. Rodzina Moniki wielokrotnie próbuje się z nią skontaktować. Chcą wiedzieć, czy podróż kobiety przebiega bez zakłóceń, oszacować czas, który pozostał jej do końca trasy. Bezskutecznie. Telefon Moniki milczy. Jej siostra Dorota zaczyna się niepokoić. Postanawia skontaktować się z Mariuszem i spytać go, czy wie, co się dzieje z jego byłą partnerką. Mężczyzna uspokaja panią Dorotę. Mówi, że Monika powinna wkrótce dotrzeć do domu. Wspomina również, że kobieta bardzo się spieszyła. Miała jakąś pilną sprawę do załatwienia i wydawała się nią całkowicie pochłonięta. Czas upływa, a kobiety ciągle nie ma. Zaniepokojona rodzina zawiadamia policję. Okazuje się, że ostatnią osobą, która widziała się z Moniką, był Mariusz. Funkcjonariusze postanawiają przesłuchać mężczyznę, aby ustalić okoliczności ich rozstania. Mariusz zapewnia, że był pogodzony z odejściem kobiety.
Mówi, że pomagał jej nawet załatwić ostatnie formalności przed wyjazdem. Pokazuje policji nagrania z domowego monitoringu, które są ostatecznym dowodem jego prawdomówności. Zdesperowana rodzina Moniki zaczyna intensywne poszukiwania. Wierzą, że kobieta się znajdzie. W końcu ma dla kogo żyć, a córeczka, którą tak bardzo kocha, nie może doczekać się jej powrotu. Były mąż Moniki wprowadza do śledztwa bardzo niepokojące informacje. Mówi, że w dniu zaginięcia kobieta zadzwoniła do niego i poprosiła, żeby zajął się ich dzieckiem. Chodziło konkretnie o dodatkowy tydzień opieki. Mężczyzna wyczuł, że Monika była splątana, nieswoja, jakby czegoś się bała. Miał wrażenie, że jej mowa była spowolniona. Sugeruje, że kobieta mogła być pod wpływem środków farmakologicznych. Lęk najbliższych narasta, a brak kontaktu tylko pogłębia świadomość realnego zagrożenia jej zdrowia i życia. Okazuje się, że Monika opuściła Jaworznik, biorąc ze sobą jedynie telefon komórkowy i kartę do bankomatu. Jej torebka, zegarek oraz kilka drobiazgów przygotowanych na wyjazd pozostały w domu Mariusza. Tak jakby tam, gdzie się wybierała, nie potrzebowała już nic więcej. W związku z tymi informacjami policja zaczyna brać pod uwagę samobójstwo kobiety. Pani Dorota stanowczo zaprzecza. Nie wierzy, że Monika mogłaby zrobić sobie krzywdę. Sugeruje policji, że za sprawą zaginięcia siostry na pewno stoi Mariusz. Ten odpiera atak. Mówi, że ostatnią noc spędził wspólnie z Moniką. Zadbał o nastrojową atmosferę. Kobieta ponoć do ostatniej chwili wahała się, czy nie dać jeszcze jednej szansy temu związkowi. Mężczyzna twierdzi, że nadal bardzo się kochają, a kłótnie, które między nimi zachodzą, są sporadyczne i oczyszczające. 14 lipca, 5 dni po zaginięciu kobiety, dochodzi do przełomu. 30 km od Jaworznika, we wsi Łączna w powiecie zawierciańskim, w dniu otoczonym pochmurną aurą, miejscowy wędkarz łowi ryby, nagle w monotonnej i gładkiej tafli wody dostrzega zarys sylwetki samochodu. Okazuje się nim biały Ford Fiesta, ten sam model pojazdu, którym poruszała się zaginiona Monika. Na miejsce przybywa grupa policjantów z laboratorium kryminalistycznego KWP z siedzibą w Katowicach. Rozpoczyna się operacja wydobycia wraku ze zbiornika. Bytomscy ratownicy z grupy wodno-nurkowej przeczesują dno stawu przy pomocy sonaru. Po wyłowieniu auta oraz pierwszych oględzinach okazuje się, że samochód jest uszkodzony, częściowo przemalowany, dokładnie umyty w środku. Posiada liczne rysy na karoserii. Został pozbawiony tablic rejestracyjnych, jak również tabliczki znamionowej, która powinna być przymocowana trwale do nadwozia w celu identyfikacji homologacyjnej, takiej jak nazwa producenta czy numer VIN. Policji od razu nasuwa się teoria o zatarciu wszelkich możliwych śladów przez sprawcę, tak aby trudno było zidentyfikować, do kogo należy wydobyty z akwenu samochód. Nie znajdują niestety nic, co mogłoby ułatwić śledztwo i naprowadzić na jakiś trop. Sprawę przejmuje policja z Wydziału Kryminalnego oraz prokuratura okręgowa w Częstochowie. Były partner Moniki zostaje ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Podczas wielogodzinnych przesłuchań Mariusz odrzuca oskarżenia śledczych. Pewnym głosem oznajmia, że nie ma żadnego związku ze zniknięciem kobiety.
Jest bardzo przybity, wręcz zrozpaczony jej zaginięciem. Mówi: słabo mi się zrobiło, jak zobaczyłem ten samochód. Nie da się tego opisać, co ja przeżyłem w tym momencie. Ja cały czas nie dopuszczam do siebie myśli, że stało się coś złego. Wspomina również, że kiedy widzieli się po raz ostatni, Monika była podenerwowana, czymś wystraszona. Nagle zerwała się z łóżka, w którym oboje wypoczywali, mówiąc, że musi pilnie coś załatwić. Ubrała się, umalowała i zaczęła przygotowywać do wyjścia. Mariusz towarzyszył jej w drodze na stację benzynową. Umówili się, że kobieta podrzuci go w drodze powrotnej do domu, ale tak bardzo się spieszyła, że w połowie trasy, obok stawu wędkarskiego Gorzkowce, wysadziła Mariusza i ten kilka kilometrów wracał pieszo do swojej rezydencji. Zeznania mężczyzny nie wnoszą konkretnych szczegółów do śledztwa. Policja posiłkuje się materiałami z monitoringu stacji benzynowej, ale i tutaj nie uzyskują żadnych dodatkowych informacji. Po 48 godzinach mężczyzna zostaje wypuszczony z aresztu. Zaczyna rozmawiać z prasą oraz telewizją. Jest zrezygnowany i zawiedziony tym, że rodzina zaginionej podejrzewa go o uprowadzenie kobiety i zacieranie śladów. Nie mogąc powstrzymać łez, mówi, że Monika jest miłością jego życia, że nigdy nie zrobiłby jej krzywdy, że samochód, który znaleziono w stawie, sam sprowadził z Niemiec. Tak, aby kobieta była mobilna i miała zapewniony komfort w nowym miejscu zamieszkania. Krótko po zaginięciu Moniki i odkryciu jej auta, Mariusz zostaje zaskoczony przez brygadę kontrterrorystów, która składa mu niespodziewaną wizytę. Obezwładniony i skuty w kajdanki, posłusznie przyjmuje wymuszoną pozycję tuż przed wejściem do swojego domu. Policja rozpoczyna przeszukanie jego rezydencji i przygotowuje się do przekopania okazałego ogrodu. Celem jest znalezienie substancji psychoaktywnych. Mężczyźnie zostaje postawiony zarzut o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. Jest oskarżony o sprowadzenie 100 kg marihuany z Francji i rozprowadzanie jej w latach 2014-2016 na terenie Polski, między innymi w Krakowie oraz we Wrocławiu. Ostatecznie okazuje się, że towar został sprowadzony z Belgii i był uboższy o 25 kg. W toku postępowania o współudział zostają oskarżeni kierowca Mariusza, Andrzej Z. oraz policjant z Zawiercia, Mirosław S. Andrzej Z. tłumaczy policji, że paczki z marihuaną zostały podrzucone do jego samochodu przez inną grupę przestępczą na trasie Belgia-Anglia-Polska i odkrył je zupełnie przypadkowo. Po sprawdzeniu zawartości towaru skontaktował się z Mariuszem. Ten poprosił, aby kierowca niezwłocznie udał się na jeden z parkingów pod Zgorzelcem w celu przejęcia od niego narkotyków. Marihuana początkowo znajdowała się na terenie posesji Mariusza. Po kilku dniach jego wspólnik, a zarazem policjant Mirosław S. odebrał od niego towar, aby przechowywać go u siebie. Pomysł nie głupi. Któż miałby podejrzenia względem stróża prawa? Na handlu narkotykami zarobili jakieś 820 tysięcy złotych. Podzielili się pieniędzmi, żyli długo i szczęśliwie, aż do zatrzymania. Cała trójka tylko częściowo przyznaje się do winy. Zostają zatrzymani w areszcie i grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Ta sytuacja w żaden sposób nie zakłóca śledztwa w sprawie byłej partnerki aresztowanego mężczyzny. Rodzina Moniki oraz śledczy dalej nie ustępują w jej poszukiwaniach.
policja przesłuchuje znajomych Mariusza. Jeszcze raz sprawdza monitoring na stacji benzynowej przy ulicy Wojska Polskiego w Zawierciu. To właśnie tam Monikę oraz jej partnera po raz ostatni uchwyciły kamery. Po kolejnej analizie wideo policji rzuca się w oczy niepokojące zdarzenie, którego wcześniej nie zauważyli, a teraz może odgrywać wręcz kluczową rolę w przebiegu sprawy. 9 lipca 2021 roku, w dniu zaginięcia kobiety, jej biały Ford Fiesta podjeżdża na stację benzynową Shell. Prowadzi Monika, na miejscu pasażera siedzi Mariusz. Tuż obok stoi kolejny samochód. Po chwili Monika kieruje się w stronę wyjazdu. W ślad za nimi podąża wspomniane auto. Jeszcze chwilę majaczą na kamerach, po czym znikają z zasięgu monitoringu. Ta informacja ma bardzo istotne znaczenie w śledztwie. Policja jest wręcz pewna, że Monika była śledzona. Teraz należy ustalić, kim był kierowca, który jechał tuż za nią. Okazuje się nim kolega Mariusza, 39-letni Paweł B. Podczas przesłuchania mężczyzna łamie się i wyjawia, że na zlecenie Mariusza kilka dni przed zaginięciem kobiety wykopał 5-metrowy dół, w którym według prośby miał umieścić samochód Moniki wraz z jej zwłokami. Funkcjonariusze jadą we wskazane przez Pawła B. miejsce. Na pograniczu Zawiercia i Poręby, w samym środku lasu. Z 24 na 25 listopada, koło 2 w nocy, po ponad 4 miesiącach poszukiwań, 5 metrów pod ziemią, policja odnajduje zwłoki 42-letniej Moniki Wilgorskiej-Stanewicz. To odkrycie pozbawia złudzeń rodzinę kobiety i pogrąża ich w ogromnej rozpaczy. Nadzieja, którą żyli przez wszystkie te miesiące, została im brutalnie odebrana. A podejrzenia, które mieli od początku wobec Mariusza, okazały się słuszne. Mężczyzna próbuje się jeszcze bronić. Mówi, że morderstwo Moniki nie było zaplanowane, że tak naprawdę działał pod wpływem impulsu. Po tym, jak kobieta zdecydowała się od niego odejść, emocje wzięły górę. Zaczęli się szamotać, kobieta wpadła w szał, a on w samoobronie pozbawił ją życia. Te zeznania stoją w sprzeczności do słów jego wspólnika, Pawła B., który po raz kolejny mówi, że zbrodnia była zaplanowana z dużym wyprzedzeniem i nie ma mowy o żadnym spontanicznym działaniu. Nadzorem policyjnym zostaje objęty również 32-letni Łukasz W., który pomagał w ukryciu samochodu Moniki. Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadza sekcję zwłok kobiety. Biegli stwierdzają, że konieczne jest wykonanie dodatkowych badań histopatologicznych, aby ustalić przyczynę zgonu oraz mechanizm stwierdzonych obrażeń. Siostra Moniki pragnie przedstawić jej historię i pokazać prawdziwe oblicze Mariusza P. Mówi, że wszyscy wiedzieli o tym, że mężczyzna jest bardzo zaborczy, szybko wpada w gniew, a kiedy wypije, staje się agresywny. Monika wielokrotnie od niego uciekała. Wtedy ten wydzwaniał do niej, przepraszał i obiecywał poprawę. Kobieta ulegała jego namowom, wierzyła, że może być lepiej, proponowała terapię dla par. W pewnym momencie sprawy zaszły za daleko. Wydarzyło się coś, co sprawiło, że Monika odważyła się odejść od Mariusza. Dowodem jest pamiętnik zamordowanej, w którym Monika skrupulatnie zapisywała wszystkie akty przemocy, których doznała ze strony mężczyzny.
Dziennik jest napisany w formie listów do partnera. Jego treści są wstrząsające i niezwykle drastyczne. Kobieta pisze: bywało, że byłeś bliski temu, by mnie zabić. Trzymałeś moją głowę, chcąc skręcić mi kark. Siadałeś na mnie okrakiem i w moim własnym domu dusiłeś mnie. Wylewałeś na mnie piwo. Dostałam ataku lęku, nie mogłam jeść. Byłam w szoku, ale to był dopiero początek terroru z twojej strony. Potem robiłeś to regularnie. Notatki nie zawierają dat, więc ciężko ustalić, ile razy i w jakim czasie Mariusz znęcał się nad Moniką. Mężczyzna nie przyznaje się do przemocy wobec byłej partnerki. Twierdzi, że nigdy nie podniósł ręki na żadną kobietę. Pani Dorota pokazuje zdjęcia pobitej siostry, na których widać opuchnięte wargi, zaczerwienienia oraz siniaki. Jej ostatnie SMS-y są bardzo wymowne, a z ich treści wyłania się strach, wstyd, obdarcie z godności, intymności i pełna kontrola oprawcy. Mariusz mnie szantażuje. W moim telefonie jest cała historia rozmów. Muszę jechać do Myszkowa i wyjaśnić z listą obecności w Powiatowym Urzędzie Pracy. W przeciwnym przypadku on przekaże moje sprawy poufne, zdjęcia intymne i tak dalej, między innymi mojemu byłemu mężowi, jego adwokatce i byłemu pracodawcy. To dla mnie bardzo krępujące, dlatego muszę zaryzykować i spróbować załagodzić z Mariuszem sprawę. Boję się o swoje życie i zdrowie, ale nie mam wyboru. Proces Mariusza P. oraz jego wspólników jest w toku, a przyczyna zgonu pani Moniki nie została jeszcze podana do informacji publicznej. Nadmierna zazdrość, agresja słowna czy rękoczyny nie są zjawiskiem naturalnym. Tuszowanie doświadczanej przemocy może skończyć się tragicznie. Niech ta historia będzie gorzką nauczką dla katów i przestrogą dla ich ofiar. W sytuacji doświadczanej przemocy siły osoby jej doznającej są mniejsze niż osoby, która ją stosuje. Nie chodzi jedynie o użycie siły fizycznej, przewaga może być także ekonomiczna bądź psychiczna. Pamiętaj, że ochrona osoby słabszej wymaga interwencji z zewnątrz. Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy, zadzwoń pod numer 800-120-002. Napisz maila niebieskalinia@niebieskalinia.info lub wyślij list na adres Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa. Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek stworzyć. Albert Einstein. Thank you.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku i dołączenia do grupy, by móc na bieżąco komentować kryminalne sprawy. Wszelkie uwagi oraz wskazówki proszę pozostawić w komentarzach. Dziękuję.